Szanowni Państwo, dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Karina Maciejewska i serdecznie Państwa zapraszam i niniejszym otwieram Tydzień Mózgu 2024 w Katowicach. Jest nam niezmiernie miło, że Państwo przyszliście do nas, ci Państwo, którzy siedzą na sali oraz Państwo, którzy dołączyli do nas online. I chciałam Państwa serdecznie zaprosić na cykl wykładów, które będą organizowane od dzisiaj do piątku, od godziny 16, w ramach Katowickiego Tygodnia Mózgu, który to jest wydarzeniem, naszą kolejną edycją wydarzenia w ramach Światowego Tygodnia Mózgu, czyli Brain Awareness Week. Witamy serdecznie. Jest to wydarzenie, które jest organizowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. I w imieniu swoim oraz kolegów z Komitetu Organizacyjnego, czyli pana doktora Jacka Franciszkowskiego z Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska oraz pana doktora Witolda Marzenty z Instytutu Filozofii Wydziału Humanistycznego oraz Studenckiego Koła Naukowego Do Góry Mózgami. Serdecznie zapraszam. Taka jeszcze jedna dodatkowa rzecz, którą chciałam dodać, to to, że jesteśmy dumni, że możemy brać udział w takim wydarzeniu, ponieważ jest to wydarzenie, które nie tylko jest kierowane do pracowników, studentów i osób, które są zainteresowane badaniami nad układem nerwowym, ale do całego grona społeczeństwa, dlatego że to są wykłady popularno-naukowe, które mają na celu uświadomić i poszerzać wiedzę na temat funkcjonowania układu nerwowego w celu lepszego jego zrozumienia w stanie normy oraz stanie patologii. Dlatego tak ważne jest, że możemy w tym brać udział, w tym wydarzeniu. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam i przekazuję w takim razie teraz mikrofon koledze, który zaprezentuje naszego dzisiejszego gościa. Dobrze, bardzo dziękuję za przekazanie głosu. Ja nie będę przeciągał. Jest mi bardzo miło w końcu, w tym roku, powiem to, przywitać doktora Łukasza Jacha z Instytutu Psychologii, który jest, można powiedzieć, stałym bywalcem na swój sposób naszego eventu, bo już parę razy się pojawiłeś, prawda? Tak, Albo to jest piąty już może. Więc tym bardziej jest mi miło, że możemy cię znowu gościć. A tym bardziej, że zajmujesz się właśnie takimi ciekawymi, różnorodnymi tematami. Ostatnio kolejna książka. Tak, mam nadzieję, że coś o tym też powiesz. I tak jak też sugerowałem, dzisiejszy temat właśnie z tych tematów, którymi się ostatnio też zajmujesz, czyli właśnie na temat wyobraźni, kreatywności i tego naszego aspektu funkcjonowania, myślę, takiego ciekawego, inspirującego. Przekazuję głos. Serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, chciałbym się z Wami przywitać. Dzień dobry. Jest mi bardzo miło, że zostałem zaproszony w tym roku przez organizatorów Tygodnia Mózgu do wygłoszenia do Państwa wykładu właśnie poświęconego wyobraźni. Nasz tytuł to Wyobraźnia naturalnie dobrana. Będziemy opowiadać troszeczkę o mechanizmach funkcjonowania wyobraźni, o znaczeniu, jakie ma wyobraźnia właśnie z ewolucyjnego punktu widzenia, ale mam nadzieję, że dostrzeżecie też Państwo kilka takich innych drobnych smaczków w ramach tego wykładu, które odnoszą się do naszego takiego codziennego wykorzystywania wyobraźni. A zatem zapraszam Państwa do podróży w krainę wyobraźni. Wyobraźnia naturalnie dobrana. Szanowni Państwo, na początku tego roku, roku 2024, można powiedzieć, że doszło do spełnienia mojego marzenia wieloletniego. Otóż do kin w Polsce wszedł film Akademia pana Kleksa, nowa wersja. Miałem bardzo wielkie nadzieje związane z tym filmem, ponieważ film ten właśnie dotyczył wyobraźni i to na dodatek takiej wyobraźni zapamiętanej z dziecięcego punktu widzenia. Akademia pana Kleksa, w której pojawia się profesor Ambroży Kleks, postać wręcz gloryfikująca wyobraźnię jako wspaniałe narzędzie pozwalające przekraczać dowolne granice, panować nad czasem, panować nad materią i dokonywać w głowie właściwie dowolnych przekształceń, których w świecie fizycznym nie jesteśmy w stanie dokonywać, chociażby dlatego, że rzeczywistość skrzeczy i nie wszystko jest tak proste w rzeczywistości, jak dzieje się to
właśnie w wyobraźni, gdzie na przykład dzwoneczek może zamienić się w ptaszka po to, żeby gdzieś tam polecieć w górę i następnie błysnąć wielkimi fajerwerkami. Powiedziałem Państwu, że Akademia Pana Kleksa to było takie moje marzenie, żeby zobaczyć ją w jakiejś takiej współcześnionej wersji, a to dlatego, że doskonale pamiętam to, jak ważny był to film dla mnie. No, gdy byłem małym chłopcem, wtedy to szczególnie w pamięci utkwiła mi część druga tej opowieści, w której główną rolę, tytułową rolę grał Piotr Rączewski, Podróże pana Kleksa. W tym filmie mieliśmy do czynienia z takim pojedynkiem, bitwą gigantów, można byłoby powiedzieć. Po jednej stronie stał pan Kleks, czyli profesor zajmujący się wyobraźnią, zajmujący się fantazją, pokazujący, że jeśli tylko odpowiednio uruchomimy mechanizmy naszej wyobraźni, to właściwie możemy wszystko. Nie ma żadnych granic. Ale po drugiej stronie była też tam taka postać wielkiego elektronika, również fascynujący czarny charakter, wielki elektronik, który nienawidził wyobraźni. Wielki elektronik, który twierdził, że najwspanialszą rzeczą na świecie jest rozum i racjonalność. Szeregowe sekwencje, jeżeli to, jeżeli to. Może takie układy pozwalające w sposób doskonały, doskonale kontrolowany przewidywać to, co też wydarzy się za chwilę. Ten pojedynek pana Kleksa oraz wielkiego elektronika gdzieś tam przez dekady, można by powiedzieć, z tyłu głowy u mnie pobrzękiwał jako taka bitwa gigantów, która wyznaczyła gdzieś taki mój sposób myślenia właśnie o tym, co też dzieje się w głowie. O, wspaniale, mamy sztafetę mikrofonową, przekazanie innego mikrofonu. O, rzeczywiście, ten lepiej działa, dziękuję. No ale z psychologicznego punktu widzenia możemy się zastanowić, czy ten podział jest w ogóle sensowny. Czy to jest taki podział albo-albo. Albo racjonalny umysł, albo umysł korzystający z wyobraźni. Albo szeregowe, niezawodne myślenie, dedukcyjne, albo rozhulane, rozpasane myślenie, w którym właściwie wszystko możemy zrobić, ale z drugiej strony niekoniecznie musi się ono przekładać na rzeczywistość. Stąd też właśnie przyszło mi do głowy, żeby spróbować jakoś połączyć ze sobą te dwa podejścia i zaproponować coś w rodzaju takiej psychologicznej syntezy obu tych podejść. To znaczy zastanowić się, do czego wyobraźnia tak naprawdę się przydaje, bo zauważcie Państwo, ten spór między panem Kleksem a wielkim elektronikiem to był spór pomiędzy przydatnością, która osiągana byłaby kosztem wyobraźni właśnie, albo pewną swobodą aktywności umysłowej, która odbywałaby się kosztem pragmatycznych korzyści. No więc można by zapytać, czy nie da się znaleźć jakiejś takiej trzeciej drogi, takiej drogi, w której wyobraźnia działa, ale z drugiej strony jednak przynosi jakieś korzyści. No i tą właśnie drogę chciałbym Państwu dzisiaj zaproponować, zastanowić się właśnie nad tym mechanizmami wyobraźni z takiej właśnie perspektywy. Co to w ogóle jest wyobraźnia? Wiecie, często jest tak, że dyskusja zaczyna się od definicji, od pokazania, jak coś działa. W psychologii oczywiście mamy mnóstwo definicji wyobraźni, natomiast przyznam, że dla mnie takim niezwykle inspirującym odkryciem było to, że można spróbować gdzieś tam te definicje wypisać jedna pod drugą i zastanowić się nad tym, co w nich się znajduje, czy jedne pokrywają się z innymi, czy może jest tak, że słowo wyobraźnia oznacza tak naprawdę wiele różnych zjawisk w naszym życiu. I tutaj chciałbym Państwa zaprosić do takiego artykułu z 2003 roku pod tytułem 12 koncepcji wyobraźni, który, jak sama nazwa wskazuje, przedstawiał aż 12 różnych sposobów przyglądania się temu, czym jest wyobraźnia. Drodzy Państwo, spokojnie, nie zamierzam prezentować Państwu wszystkich 12 definicji, bo właściwie gdybyśmy to zrobili, to można by już się później zwinąć, wszyscy bylibyśmy tym zmęczeni. Chciałbym Państwu zaproponować zapoznanie się tylko z kilkoma z nimi, które mniej więcej pokażą nam, jaki szeroki przekrój rzeczy pod tym pojęciem się czai. A zatem jedna z definicji proponowanych, nawet pierwsza, ta przez Stevensona, to definicja, która mówi, że wyobraźnia to zdolność do myślenia o czymś, co nie jest obecnie postrzegane, ale jest, było lub będzie rzeczywiste w czasie lub przestrzeni. Na przykład, kiedy zespół Golec Orkiestra śpiewa tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, to można powiedzieć, że oni właśnie
w tej piosence opowiadają o tej funkcji wyobraźni. Czegoś nie ma aktualnie, ale wyobrażam sobie, że w tym konkretnym miejscu to coś za jakiś czas się pojawi. Z drugiej strony zapewne większość z nas zapoznała się z obrazem Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki i gdzieś nawet w środku nocy wybudzeni, gdyby ktoś nas zapytał, proszę nam opowiedzieć, jak wygląda obraz Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem, to my z mniejszym bądź większym wysiłkiem jakoś odwzorowalibyśmy dynamikę tegoż dzieła, którego de facto nie mamy przed oczami, ale które gdzieś tam wydobywamy właśnie z naszych zasobów pamięci, możemy powiedzieć, która rzutuje niejako na ten proces wyobraźni. Inna definicja zaproponowana przez Stevensona to definicja mówiąca, że wyobraźnia to umiejętność myślenia o rzeczach, które uważa się za fikcyjne. Często właśnie słyszymy, że ktoś ma bujną wyobraźnię, kiedy opowiada o rzeczach, których de facto nie ma. Jak choćby ten wspominany przeze mnie ptaszek, który zamienia się w fajerwerki, do takich fikcyjnych bytów należy chociażby tutaj przedstawiona w takiej graficznej postaci chimera, zwierzę, które de facto nie istnieje, nie występuje, ale jesteśmy w stanie je sobie wyobrażać. Możemy usłyszeć, że to takie zwierzę, które ma powiedzmy jest takie tam skrzydła smoka czy też nietoperza, ogon w kształcie węża, głowy różnych zwierząt. To zwierzę nie istnieje, ale jesteśmy sobie w stanie je wyobrażać. Inna definicja to definicja mówiąca o tym, że wyobraźnia to taka zdolność tworzenia umysłowych obrazów. Kiedy chociażby czytamy jakieś zadanie, powiedzmy z takich klas 1-3, gdzie jest powiedziane, że powiedzmy pociąg jechał od stacji A do stacji B, miał tam powiedzmy 6 wagoników, na każdej stacji odpinał po 2 wagoniki, na której stacji nie będzie miał już odpiętych żadnych wagoników, to możemy sobie w jakiś sposób gdzieś w głowie wyobrażać właśnie całą tę sytuację z pociągiem, który gdzieś tam sobie ochoczo śmiga od stacji A do stacji B. No i jest to właśnie coś w rodzaju obrazu umysłowego, który wytworzyliśmy sobie w głowie. Dzięki czemu? A no właśnie dzięki temu procesowi poznawczemu, jaki nazywany jest wyobraźnią. Stevenson zwrócił też uwagę na taki, można by powiedzieć, troszeczkę mało okiełznany aspekt naszej wyobraźni, kiedy to powiedział, że jedną z funkcji jest wyobraźni jest takie generowanie, czy też przejawia się ona bardziej przez nieracjonalne operacje umysłu, to znaczy te, które można wyjaśnić raczej w kategoriach przyczyn niż powodów. Tutaj generalnie Stevensonowi chodzi o to, że często używamy wyobraźni w sposób celowy, na przykład wtedy, kiedy mamy wyobrazić sobie ten pociąg, który będzie jechał od stacji A do stacji B, ale na przykład pod wpływem różnych substancji psychoaktywnych, tutaj gdzieś zobrazowanych tym obrazem zielonej absyntowej wróżki z filmu Moulin Rouge, w którą to rolę wcieliła się Kylie Minogue, no, wyobraźnia zaczyna działać. Stevenson powiedziałby, że tym, co właśnie tutaj niejako stymuluje działanie wyobraźni, są te odmienne stany umysłu wywołane jakąś konkretną przyczyną. Tą przyczyną może być chociażby właśnie substancja, która zostaje podana do ustnie na przykład albo dożylnie po to, aby jakieś zmiany w organizmie wywołać, zmiany, które także przejawiałyby się właśnie w sferze wyobraźni. No i wreszcie mamy też 12. i to ostatnią z tych definicji, które podaje Stevenson. Definicja, która mówi, że wyobraźnia to umiejętność tworzenia dzieł sztuki, które wyrażają coś głębokiego na temat sensu życia. My czujemy, że to jest bardzo ważny aspekt wyobraźni, że kiedy tworzymy dzieło albo obcujemy z jakimś dziełem sztuki, czy to wierszem, czy to rzeźbą, czy to utworem muzycznym, to tam oprócz tej takiej powiedzmy warstwy powierzchownej i literalnej jest zawarte coś jeszcze, jakaś warstwa głębsza. No i Stevenson mówi, że za to również odpowiada wyobraźnia. Na przykład jeżeli mielibyśmy się przyglądać rzeźbie Rodena, myśliciel, to ta rzeźba z jednej strony przedstawia jakiegoś człowieka, który głowi się nad pewnym problemem, ale no według Stevensona to właśnie ta funkcja, jaką jest wyobraźnia, pozwala dostrzegać w tego rodzaju obiekcie jakąś głębszą warstwę odnoszącą się właśnie chociażby do takich tematów związanych z życiem i jego sensem. Psychologowie mogą patrzeć na wyobraźnię wielorako. Czasami jest tak, że zwracają większą uwagę na to, do czego ona służy i to temu będą poświęcone kolejne slajdy, które chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować. Ale z drugiej strony interesuje ich też to, jak działa wyobraźnia. No i przykładowo, mamy oczywiście takich koncepcji dużo, dużo więcej, ale warto w tym kontekście wymienić takie trzy podejścia,
mogą to stanowić na przykład punkt wyjścia do jakichś takich naszych głębszych rozważań na temat tego, czym właściwie jest wyobraźnia. Jedno z takich klasycznych podejść to podejście zaproponowane przez Stevena Koslyna, który twierdzi, że to, co dzieje się w wyobraźni, poszczególne pojawiające się w niej wyobrażenia, właściwie to są analogiczne do obrazów, takich rzeczywistych, tyle że są widziane okiem umysłu. Tak jak powiedzmy ja widzę tutaj państwa, a państwo mnie, no to nasz umysł działa korzystając z jakichś bodźców, które docierają z zewnątrz. Koslyn twierdził, że wyobraźnia właściwie działa podobnie na takim umysłowym poziomie do analizy bodźców dopływających z zewnątrz, z tą różnicą, że te bodźce powstają gdzieś w środku, moglibyśmy powiedzieć endogennie. Natomiast sam kształt tych bodźców, tych obiektów wyobrażonych, ich charakter, operacje, jakie się na nich dokonuje, są właściwie analogiczne do zwyczajnych obiektów, którymi się spotykamy na co dzień. No i oczywiście jest cały szereg badań, które do pewnego stopnia potwierdzają takie właśnie podejście, na przykład słynne badania nad tak zwanym skaningiem umysłowym, takie badania, w których to badanych najpierw prosi się o dokładne zapamiętanie jakiegoś rysunku, na przykład takiej właśnie mapy, na której zaznaczone są różne obiekty. Następnie prosi się ich o to, aby skupili, kiedy już nie widzą tego rysunku przed oczami, ale mają gdzieś ten rysunek bardzo dobrze odwzorowany, moglibyśmy powiedzieć właśnie wyobraźni. Prosi się ich o to, aby skupili uwagę na skupili się na jakimś jednym elemencie tego rysunku, na przykładowo na takiej chatce, a następnie prosi ich się o to, aby niejako przenieśli się w wyobraźni na jakiś inny punkt takiej mapy. No i w tego rodzaju badaniach często zauważa się, że istnieje związek pomiędzy tym, jak daleko ma się znajdować ten punkt początkowy od punktu końcowego, a tym, jak dużo czasu badanym zajmuje to takie właśnie wyobrażone przeniesienie się z miejsca na miejsce. I badacze popierający podejście Koslyna uważają, że jest to dowód na to, że wyobraźnia działa właśnie podobnie do takiego naszego typowego spostrzegania świata, że tak jakbyśmy na przykład patrzyli na mapę Polski i chcieli powiedzmy przenieść wzrok z Zakopanego na Warszawę, to zajęłoby nam to pewnie mniej czasu niż gdybyśmy mieli przenieść wzrok z Zakopanego na Białystok, który znajduje się dalej od Zakopanego niż Warszawa. Tak człowiek podobnie funkcjonuje na poziomie wyobraźni, gdzie także ten obraz ma cechy fizycznego obiektu przestrzenne, takiego jak chociażby właśnie mapa. Inne podejście zaproponował niejaki Alan Paivio, człowiek, który zanim został psychologiem, był mistrzem Kanady i kulturystą. I to zdjęcie, które tu państwo widzicie, to jest rzeczywiste zdjęcie Alana Paivio. Mnie osobiście on bardzo imponuje tym faktem, że oprócz tego, że był naukowcem, a wiemy mniej więcej statystycznie, jak wyglądają naukowcy, możecie państwo też spojrzeć na mnie, żeby pomyśleć, czy to jest jakaś taka reprezentatywna emanacja, powiedzmy, całej tej grupy. No to jak się tak patrzy na Alana Paivio, no to widać, że ten człowiek miał od czego odejść z nauki, tak bym to określił. Więc skoro był modelem i był tak wspaniałym, dobrym modelem, że był nawet mistrzem Kanady, występował właśnie na okładkach, w kalendarzach, w internecie możecie państwo znaleźć wiele jego naoliwkowanych zdjęć, no to skoro przeszedł do nauki, to znaczy, że być może był nawet lepszym naukowcem niż modelem, a widzimy, że modelem był wspaniałym, więc ja jestem przekonany. Powiem tak, mało który naukowiec przekonuje mnie tak jak Alan Paivio, swoim życiem, postawą i pracą. Otóż Alan Paivio twierdził, że wyobrażenia mogą mieć cechy zarówno obiektów doświadczanych zmysłowo i wtedy takie obiekty nazywamy na przykład imagenami, wtedy kiedy one są, powiedzmy, działają analogicznie do obiektów doświadczanych za pomocą wzroku, lub mogą mieć postać słowną i wtedy nazywamy je logogenami. Paivio twierdził, że mamy generalnie w umyśle takie, powiedzmy, dwa kanały tworzenia wyobrażeń. Jeden taki werbalny, drugi właśnie taki oparty na zmysłach. No i niektóre obiekty mają większe bądź mniejsze szanse, aby być zarówno imagenem, jak i logogenem. Niektóre są wyobrażane raczej jako imagen, inne raczej jako logogen. Tutaj możemy sobie wskazać chociażby dwa takie przykłady. Jeżeli myślimy o, powiedzmy, psie, ktoś państwa poprosił o to, aby wyobrazić sobie psa, no to być może w tym przypadku dość szybko przychodzi wam do głowy takie wyobrażenie obrazowe. Jakieś pysio, nosek, uszka, ogon i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, jeżeli mielibyśmy sobie wyobrazić na przykład demokrację albo kryzys konstytucyjny,
Trudno sobie te rzeczy wyobrażać właśnie za pomocą jakiegoś konkretnego obrazu. W takich przypadkach z większym prawdopodobieństwem korzystamy jednak z tego poza zmysłowego sposobu generowania wyobrażeń, na przykład tego opartego na logogenach. Tak można byłoby do tego podejść w kontekście koncepcji Alana Paivio. No i mamy właśnie trzeciego człowieka. Moją oczywiście on tutaj przyznam, że wzbudza dużą sympatię, dlatego że wkłada kij w mrowisko myślenia o wyobraźni. Z drugiej strony nie ma tak wspaniałych zdjęć jak Alan Paivio na internecie, więc no aż tak takim zachwytem tutaj nie zapałam. To Zenon Pyleszyn, który stoi na takim stanowisku abstrakcyjnym. On mówi, że choć nam na co dzień wydaje się, że wyobrażenia mają zmysłową lub słowną postać, to prawdziwa natura wyobrażeń jest tak naprawdę abstrakcyjna. Pyleszyn mówi mniej więcej coś takiego. Jeżeli oglądaliście Państwo film Matrix, on tego nie mówił na Matrixie, to ja tutaj postaram się jakby to przedstawić. Jeżeli oglądaliście Państwo film Matrix, to pamiętacie, że bohaterowie tego filmu mieli takie poczucie życia w rzeczywistym świecie. Picia napoju, wchodzenia do restauracji, biegania po dachach, chodzenia do dyskoteki i tak dalej. Natomiast gdzieś za tym wszystkim była inna warstwa, warstwa cyfrowego kodu, która była, można powiedzieć, prawdziwa, realna, bardziej podstawowa, a to, co było doświadczane przez bohaterów Matrixa, to no, moglibyśmy powiedzieć jakaś emanacja czy też hipostaza tego właśnie świata cyfrowego. I Zenon Pyleszyn ma podobne podejście do wyobraźni. On twierdzi, że nam na co dzień po prostu wydaje się, że korzystamy z wyobraźni na sposób obrazowy albo słowny, ale w rzeczywistości za tym wszystkim stoją jakieś procesy, które są dużo, dużo bardziej abstrakcyjne. Na przykład, kiedy poprosiłbym Państwa o wyobrażenie sobie psa, obrazu żywego psa przed oczami, no to ten obraz może być mniej lub bardziej szczegółowy. Ktoś na przykład może powiedzieć, tak, ja już mam przed oczami psa. No i wtedy można zapytać, no ale jakiej rasy jest ten pies? I nagle okazuje się, że my ten obraz zaczynamy korygować. I wtedy pojawia się, że to jest na przykład Fox Terrier. No dobrze, mamy Fox Terrier, ale jaki kolor? Pieprzysz, sól, czy może srebrny, czy może jakiś łaciaty? I tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie taki argument, który Pyleszyn wystosowuje, mówiąc, że nam się wydaje, że wyobrażamy charakter obrazowy. To jest argument, który mówi o tym, że ludzie mają poczucie, że ich wyobrażenie jest już skończone, nawet jeżeli za chwilę okazuje się, że muszą do niego coś jeszcze dołożyć. Na przykład to, a czy ten pies ma krótki czy długi ogon, a czy to jest samiec czy samica i tak dalej, i tak dalej. Generalnie to, że wyobrażenie jest przez długi czas niewykończone, miało być jakimś argumentem za tym, że ono tak naprawdę nie ma obrazowego charakteru w pełni, że tam się to bardziej wydaje, to jest jakiś komfort taki psychiczny, który nam daje umysł, wzbudzając nas poczucie, że potrafimy posługiwać się całkiem sprawnie wyobrażeniami. Ważnym pojęciem, które jest związane z myśleniem Zenona Pyleszyna, jest tak zwane też pojęcie ukrytej wiedzy. To znaczy wiedzy, z której korzysta się przy tworzeniu wyobrażeń i samemu nawet nie do końca wie się, że z tej wiedzy się korzysta. Przykładowo, wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy dwa szkiełka, czerwone i żółte. Wyobraźmy sobie takie dwa szkiełka. I teraz spróbujmy wyobrazić sobie sytuację, w której czerwone i żółte szkiełko się na siebie nakładają. No i pojawia się pytanie, jaki kolor powstaje z nałożenia tych dwóch szkiełek? Zapewne większość z Państwa odpowie, że pomarańczowy. W naszym życiu wielokroć zdarzało nam się nakładać czerwone na żółte szkiełko. Wiemy mniej więcej, jaki kolor powstaje z czerwonego i żółtego koloru, kiedy się je na siebie nałoży. Więc tak, kolor, który można by w ten sposób uzyskać, jest kolorem pomarańczowym. No ale z drugiej strony, gdybyśmy zapytali o to, jaki kolor powstaje z nałożenia na siebie szkiełka zielonego i fioletowego, to tu zadanie wydaje się już dużo, dużo trudniejsze. Gdyby wyobraźnia działała w sposób zupełnie obrazowy, to powinniśmy umieć niejako zasymulować ten proces. Ale nie mamy w nim wprawy. Wiemy, jak wygląda zielone szkiełko. Wiemy, jak wygląda fioletowe szkiełko. To co powstanie z nałożenia ich dwóch na siebie? No, Pyleszyn, zgodnie z tym podejściem, nie udaje nam się to tak efektywnie właśnie dlatego, że wyobrażenie w rzeczywistości nie jest oparte na czymś zupełnie analogicznym według niego do obrazu. To jest wykorzystywanie pewnych abstrakcyjnych procedur w oparciu o to, co nazywa on właśnie wiedzą ukrytą. No dobrze, ale póki co opowiadałem Państwu o takich kilku w miarę podstawowych podejściach psychologicznych związanych z tym, jak wyobraźnia działa. No ale pojawia się pytanie, dlaczego ona w ogóle działa? Do czego ona się ma nam na co dzień przydawać? I tu oczywiście mamy całe spektrum różnych koncepcji. Ja Państwa postaram się
poznać z kilkoma z nich. Jedna z nich to jest taka koncepcja, która mówi, że wyobraźnia jest czymś w rodzaju takiego naszego wewnętrznego symulatora. Że wyobraźnia pozwala nam doświadczać różnych zjawisk, no właśnie w oparciu o pewną wiedzę na temat świata, zamiast robić to w rzeczywistości. Człowiek to taki gatunek, który potrafi korzystać z cudnych doświadczeń. Mamy możliwość komunikowania werbalnego z innymi organizmami, mamy pamięć, możemy nawet międzygeneracyjnie przekazywać jakieś informacje. Generalnie wcale nie jest tak, że muszę samemu uderzyć się w palec, żeby wiedzieć, że będzie ten palec mnie później bolał, że będzie napuchnięty, że mogę sobie zrobić krzywdę. Wystarczy mi do tego informacja na przykład o tym, że jakiś Karol gdzieś tam bawił się młotkiem, powiedzmy, i gwoździami i gdzieś chwila nieuwagi nastąpiła, no i uderzył się w palec i potem miał ten palec na przykład zabandażowany, obkładany jakimiś tam substancjami z apteki i tak dalej, i tak dalej. I to właściwie pozwala nam uzyskać pewien element wiedzy o świecie, samemu nie doświadczając tego doświadczenia w swoim własnym życiu. Zgodnie z tym ujęciem, do korzystania z tych właśnie cudzych doświadczeń korzystamy z dwóch procesów poznawczych. Z jednej strony chodzi tutaj o pamięć, czyli taki proces, który pozwala nam na zapisanie informacji na dłużej po to, żeby ją za jakiś czas móc przywołać. A drugi z procesów, o których tutaj mówiłem, to jest właśnie wyobraźnia. To jest taki proces, który stworzy nam coś w rodzaju takiego teatru, na którym będzie odbywała się historia, z której wyciągniemy wniosek przydatny na przyszłość. Tenże uniwersalny symulator, zgodnie z koncepcją, o której Państwu tutaj opowiadam, ma na celu właściwie dostarczenie nam informacji dwojakich. Po pierwsze, informacji związanych z testowaniem określonych zachowań. To znaczy, mogę w wyobraźni symulować rzeczy, które nie miały jeszcze miejsca w rzeczywistości, po to, żeby być do tych okoliczności lepiej przygotowanym. Na przykład, kiedy myślimy o jakichś treningach takich wyobrażeniowych sportowców, których, na pewno Państwo o tym słyszeliście, gdzie sportowcy wyobrażają sobie na przykład cały układ ruchów przy oddawaniu strzału z rzutu karnego na bramkę albo skoku narciarskiego, no to mniej więcej w tej koncepcji o to chodzi, że wyobraźnia daje nam możliwość wstępnego, na sucho przetestowania jakichś zachowań po to, żeby być przygotowanym lepiej do ich zastosowania w życiu. Z drugiej strony wyobraźnia daje nam też możliwość przetestowania stanów emocjonalnych, czyli jak ja konkretnie będę się czuł w sytuacji, w której zajdą jakieś okoliczności. Wyobraźmy sobie w tym kontekście, powiedzmy, taki film jak Obcy ósmy pasażer Nostromo. Obcy ósmy pasażer Nostromo, czyli film science fiction o załodze podróżującej na statku kosmicznym, na którym w pewnym momencie pojawia się zagrażająca im wszystkim istota. Kosmita. Ktoś powiedziałby, że ta historia no, jest historią science fiction, nie ma się nią za bardzo co przejmować. Natomiast w ujęciu, o którym tutaj mówimy, przejmowanie się taką historią jak najbardziej ma sens, ponieważ ta historia wymyślona jest swego rodzaju instruktażem. Na przykład na temat tego, czy warto się rozdzielać, czy raczej nie. W których miejsc istnieje większe prawdopodobieństwo, że coś na nas zaraz wyskoczy, w jakich miejscach prawdopodobieństwo zagrożenia jest mniejsze. W które części ciała istoty należy celować, aby powiedzmy trafiać w punkty witalne. Z drugiej strony zagrożenie jako czynnik nagły i niespodziewany wiąże się też z pojawianiem się pewnych stanów emocjonalnych, a zatem taka historia, zapoznawanie się z nią pozwala nam też w pewien sposób testować emocje, jakie mogłyby się pojawić wtedy, kiedy na naszej drodze pojawi się zagrożenie. Właściwie zauważcie Państwo, że o ile Obcy, ósmy pasażer Nostromo jest filmem science fiction, czy też horrorem science fiction, opowiadającym o statku kosmicznym i kosmicie, czyli rzeczach, z którymi raczej na co dzień nie mamy do czynienia, o tyle jest on bardziej takim szczegółowym, ufantastycznionym, przypadkiem całkiem typowych okoliczności. Okoliczności, w których znajdujemy się w zamkniętej i trudnej do opuszczenia przestrzeni, w której pojawia się obiekt niebezpieczny o cechach drapieżnika albo wroga. Więc ta historia, która wydawałoby się w pierwszej chwili jest historią no, pełną wyobraźni,
jest czymś w rodzaju opowieści o jak najbardziej życiowych okolicznościach, jakie na drodze przedstawicieli naszego gatunku mogły pojawiać się wiele, wiele razy w naszej ewolucyjnej historii. No pojawia się jednak pytanie, czemu ten obcy, nie? Czemu na przykład w tej historii nie mamy jakiegoś wilka, powiedzmy, albo jakiegoś innego wroga, który nie miałby takich cech ufantastycznionych. Zwłaszcza, że my znamy też przecież wielu ludzi, którzy mówią, że jak tylko pojawia się jakiś element fantastyczny, to oni już tego nie lubią oglądać, ich to męczy, bo przecież to tylko takie bajki. A no właśnie, taki element ufantastyczniony może pojawiać się na przykład dlatego, że niektóre badania z zakresu funkcjonowania wyobraźni pokazują, że umiarkowany poziom udziwnienia historii sprzyja jej zapamiętaniu. A zatem jeżeli mielibyśmy mieć do czynienia z historią, która służy jako pewnego rodzaju instruktaż, czyli jest na przykład opowieścią narracyjną, kiedy ktoś opowiada jakiejś grupie ludzi historię o wrogu, który pojawił się nagle i trzeba było z nim walczyć, to ta historia opowiadana w ten sposób i wyobrażana sobie gdzieś tam w głowie ma ten sens instruktażowy, a dodanie do niej jakichś elementów fantastycznych może zwiększać prawdopodobieństwo zapamiętania tej historii, przyciągnięcia uwagi. Zobaczcie Państwo, na przykład historia o Kopciuszku zawiera element taki jak szklany pantofelek, który jest w pewnym momencie gubiony. To jest kluczowy element tego utworu, że ten pantofelek musi być tam zgubiony, spada ze stopy, książę go znajduje i tak dalej. To mógłby być zwykły but, ale on jest szklany. On jest zrobiony z tworzywa, z którego zwykle nie robi się butów. Zgodnie z ujęciem, o którym tu Państwu mówię, szklany pantofelek w historii o Kopciuszku jest właśnie czymś w rodzaju takiego twistu dobudowanego do fabuły po to, żeby to lepiej zapamiętać. No bo kto robi pantofle ze szkła? Więcej mamy tego rodzaju przykładów, jeżeli przyglądamy się właśnie bajkom. Zobaczcie Państwo. Znamy zapewne bajkę o Jasiu i Małgosi. Dzieci idą do lasu, tam spotykają domek, ten domek jest zrobiony z piernika, z domku wychodzi Baba Jaga, mówi, że ona w środku ma jeszcze więcej słodyczy, zaprasza dzieci do środka, a następnie zamyka te dzieci w klatce, tuczy po to, żeby je zjeść. Zapewne domyślamy się, że tego rodzaju historie mogą pełnić jakieś takie funkcje instruktażowe, przestrzegające dzieci na przykład przed tym, aby ufały obcym, znaczy nie ufały obcym, chodzi o to, żeby nie ufały właśnie w tym przypadku, albo żeby się bardzo pilnowały, nie oddalały od domu i tak dalej. No pojawia się jednak pytanie, dlaczego ta chatka dla tej choroby jest z piernika? Przecież równie dobrze ta historia mogłaby wyglądać tak, że dwójka dzieci idzie sobie przez las, a tam w środku stoi zwykła chatka. I w tej chatce jest jakaś pani, która mówi, chodźcie, chodźcie dzieci, dam wam coś smacznego. Dzieci wchodzą i dzieje się dokładnie to samo, co w Czerwonym w Jasiu i Małgosi dalej. No, zgodnie z ujęciem, o którym tutaj mówię, ten piernik, z którego zrobiona chatka, jest właśnie tym przyciągaczem, udziwniaczem, czymś, co wymyka się codziennemu doświadczeniu i sprawia, że historia jest łatwiejsza do zapamiętania, że są w niej elementy wzbudzające naszą szczególną uwagę. Podobnie jest z historią o Czerwonym Kapturku. Historia jest o tym, że wilki, dziewczynka sobie idzie przez las do chatki, w której mieszka babcia. Zobaczcie Państwo, często jest tak, że starsze panie mieszkają samotnie w lesie w tych historiach dla dzieci. No, na co dzień raczej nie spotykamy takiego fenomenu, ale tak, Czerwony Kapturek idzie sobie przez las, spotyka wilka, wilk pyta, uch, Kapturku, gdzie ty idziesz? No, do babci idę, a to wiesz co, pozbiera jej tutaj kwiatuszków. Przecież na pewno będzie z tego ucieszona. No i dziewczynka zbiera kwiatki, wilk w międzyczasie idzie tam do domku Baby Jagi, tam ją, przynajmniej nie Baby Jagi, tylko babci, a może to jest ta sama w sumie, co Jasi Małgosi, ta sama babcia, no, dla jednych dobra, dla drugich niedobra, ale przyjmijmy, że są jednak dwie inne babcie. Idzie do chatki babci, zjada babcie, przebiera się w jej ubrania, czeka na Czerwonego Kapturka. Czerwony Kapturek przychodzi, zadaje kilka pytań, wilk na te pytania odpowiada, a potem zjada dziewczynkę. Ale przecież to wszystko jest niepotrzebne w tej historii. Przecież wiemy, że wilk jest w stanie opędzlować babcię. Bez gadania z nią. Tam nie ma żadnej historii, że on wchodzi z nią w jakieś interakcje i tak dalej. To po jaką chorobę on to robi? Dlaczego wilk nie zjada po prostu Kapturka po drodze i potem i nawet nie gadając z nim, a potem idzie do chatki babci i tam babcie też zjada bez gadania? No być może właśnie dlatego, że ta historia, żeby miała swój wymiar dydaktyczny i żeby była łatwiejsza do zapamiętania, musi zawierać elementy wymykające się codziennemu doświadczeniu, właśnie wyobrażone do pewnego stopnia. Przygotowując się tutaj do Państwa wykładu, pomyślałem jeszcze o takiej historii jak Królewna Śnieżka. I po co tutaj są te elementy? No zobaczcie Państwo, przykładowo wiemy, że o Śnieżkę zazdrosna jest macocha. I to jest całkowicie możliwa sytuacja.
Macocha bierze sobie jakiegoś nowego faceta za męża, to jest król. Ten król ma córkę z poprzedniego małżeństwa. Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić pewne psychologiczne okoliczności, które zachodzą w tego rodzaju układzie. I tu niepotrzebne jest wcale lustro, które będzie mówiło, że ty jesteś piękna, ale Śnieżka jest piękniejsza. Dialog z lustrem na poziomie psychologicznym jest właściwie niepotrzebny. My tę historię byśmy w stanie bez tego zrozumieć. Ale jest udziwnieniem. Zobaczcie Państwo dalej. Tak naprawdę, dlaczego to są krasnoludki, te istoty, u których ukrywa się królewna Śnieżka? Jakimi cechami, przymiotami one się posługują, dodatkowymi, które sprawiają, że to koniecznie muszą być krasnoludki? W tej historii właściwie Śnieżka mogłaby się sama ukrywać w tej chatce, bez tych krasnoludków, albo ukrywać z jakimiś po prostu ludźmi, którzy gdzieś tam mieszkają w lesie. Ale nie, są krasnoludki, które nie wnoszą nic krasnoludkowego do tej historii praktycznie. No i wreszcie kwestia utraty przyjemności, przytomności, przepraszam, pod wpływem zatrutego jabłka. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której dziewczyna się dławi po prostu, gdzieś tam dochodzi do jakiegoś niedotlenienia, usypia. Albo pojawia się jakiś inny czynnik, który sprawia, że traci przytomność i potem musi być odratowana przez księcia. Ale nie, w opowiadaniu mamy zatrute jabłko, czyli znowu jakiś element, który wykracza poza nasze codzienne doświadczenie, ale jest elementem, który trudno zapomnieć z tej fabuły. To jest jakiś taki punkt, który jak sobie przypomnimy, aha, była taka kobieta śnieżna i tam była zatrute jabłko, to natychmiast jakby przypomina nam się cały ten kontekst. Skąd się to jabłko wzięło, kto je przyniósł, że macocha się przebrała za babę Jagę. Podobnie kwestia ukrywania się dziewczyny w lesie. Jak tylko gdzieś tam przypomną nam się te krasnoludki, to wszystko niejako zostaje pięknie osadzone w kontekście. A zatem być może właśnie jedną z funkcji wyobraźni jest takie sporadyczne, umiarkowane udziwnianie historii po to, aby stawały się one łatwiejsze do zapamiętania, łatwiejsze do przekazania i w ten sposób nie umykał ten taki, można powiedzieć, walor instruktażowy. Inne ujęcie związane z wyobraźnią to takie ujęcie dotyczące wyobrażania sobie rzeczy, których nie ma. Zapewne słyszeliście Państwo przynajmniej raz w swoim życiu piosenkę zespołu Iron Maiden pod tytułem Fear of the Dark, w której to pojawia się takie sformułowanie w refrenie: I have a constant fear that something's always near, czyli że mam taki stały strach, że coś jest obok mnie. I tam piosenka pięknie przedstawia różne takie sceny, w których podmiot liryczny wyobraża sobie, że coś się dzieje, że tam coś skrzypi, powiedzmy, albo że jakaś, kiedy on tak po ścianie będzie pociągał ręką w poszukiwaniu włącznika światła, to tam mu coś tą rękę chwyci, powiedzmy. No, piosenka opowiada o czymś, co może w nieco przerysowanej formie znamy z naszego codziennego życia. Wyobrażanie sobie, że gdzieś ktoś jest. I teraz skąd to się bierze, drodzy Państwo? Zauważcie, że przyczyny wydarzeń w naszym życiu mogą być dwojakie. Różne rzeczy się dzieją, jednak część z tych rzeczy jest, można powiedzieć, niezależna od działania jakichkolwiek istot. Zwierząt, ludzi, do takich rzeczy należą na przykład burze, trzęsienie ziemi, powódź. Mają realny wpływ na nasze życie? Mają. Czy jest ktoś, kto bezpośrednio odpowiada za to, że wystąpiło trzęsienie ziemi albo powódź? No nie. Ale mamy też całą gamę takich sytuacji, w których wpływ na nasze życie mają okoliczności wywołane działaniem innych istot. Do takich przykrych okoliczności należy na przykład kradzież, atak zwierzęcia, czy też napad rabunkowy. Tutaj, żeby te rzeczy zadziały się w naszym życiu, musi istnieć jakiś obiekt, który oddziaływuje na nas intencjonalnie albo refleksyjnie, no w zależności od tego, czy przypisujemy, czy też nie przypisujemy refleksyjności zwierzętom, tak by można było to określić. No przykładowo właśnie mógłbym się gdzieś tam łapać za kieszenie moich spodni i z przerażeniem odkryć, że nie ma tam portfela. No i zaraz w głowie pojawia się ten program, który zadaje pytanie, dlaczego tego portfela tam nie ma? Czy tego skądś zapomniałem, czy może ktoś mi go wyjął po drodze? To tego rodzaju myśli się w takich sytuacjach zwykle pojawiają. Ale pomyślcie Państwo, że w wielu przypadkach my do końca nie wiemy, czy dana rzecz jest intencjonalna, czy też nie jest intencjonalna. Czy ktoś, na przykład my albo inna osoba, może mieć na nią wpływ, czy też nie. No chociażby wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, w którym jest bardzo ciepło. I możemy się zastanawiać, czy istnieje jakiś sposób na zmianę tej sytuacji, na przykład jakiś termostat, który można byłoby przykręcić, albo okna, które można by otworzyć, czy też nie.
A jeżeli jest taka opcja, to czy ktoś celowo na przykład ustawił tę temperaturę w danym pomieszczeniu na tak, tak mocno, czy też jest to raczej przypadkowa okoliczność? Tutaj pojawia się pytanie, czy będziemy uznawać, że dane okoliczności są związane z działaniem czyimś, czy też nie. I zwykle tak to już jest, jeżeli patrzymy na psychologię człowieka z ewolucyjnego punktu widzenia, że koszty hiperczujności są nieco mniejsze niż koszty zaniechania. To są te wszystkie sytuacje, w których jednorazowa korzyść z tego, że jesteśmy hiperczujni, może być na tyle istotna, że jesteśmy w stanie znieść wiele, być może nawet dziesiątki sytuacji, w których tak naprawdę jesteśmy hiperczujni, ale bez potrzeby. Czyli na przykład, kiedy właśnie idziemy przez osiedle i wydaje nam się, że ktoś nas śledzi, to jest hiperczujność. Wyobrażamy sobie, że ktoś tam jest, ktoś za nami idzie. To się może przydać wtedy, kiedy rzeczywiście ktoś będzie za nami szedł. I ten jeden, jedyny raz będzie warto być, powiedzmy, hiperczujnym. Zaniechanie to z kolei taka sytuacja, w której, można powiedzieć, lekceważymy różne sygnały docierające z otoczenia. W ten sposób w wielu przypadkach po prostu nie ponosimy kosztów z tym związanych, na przykład tych właśnie emocjonalnych. I have a constant fear that something's always near. Ale jak już przyjdzie to do czego, to może się pojawić jednak problem i podniesiemy koszty takie bardzo dobitne, tego, że hiperczujnością w tym akurat, czy też w ogóle czujnością w tych konkretnych warunkach się nie wykazaliśmy. I to generalnie zjawisko polegające na tym, że hiperczujność summa summarum prowadzi do mniej drastycznych kosztów niż zaniechanie, sprawia, że ludzie bardzo często przypisują intencjonalność okolicznościom, w których tak naprawdę tego intencjonalnego działania nie ma. Ten moduł umysłowy, o którym my mówimy w tym momencie, nazywany jest modułem wykrywania agentów. Agentów nie w takim znaczeniu agent jak James Bond, czy też agent Tomek, ale działaczy, czegoś, co działa, co sprawia, że okoliczności idą w konkretnym kierunku. I tenże moduł wykrywania agentów działa nawet wtedy, gdy agentów żadnych nie ma. Zauważcie Państwo, że jest to ładnie odwzorowywane w różnego rodzaju powiedzeniach, którymi posługujemy się na co dzień, albo w różnego rodzaju mitach, czy też legendach. Możemy na przykład sobie wyobrazić, że ktoś mówi, że burza bierze się z tego, że to bóstwa się gniewają i można próbować je jakoś przebłagać. Że tak naprawdę te pioruny nie biorą się przypadkowo, powiedzmy, tylko biorą się z tego, że gdzieś tam jest jakaś istota, która wyraża w ten sposób swój gniew. No, nawet humorystycznie my na co dzień zdarza nam się mówić, że pioruny to tak naprawdę sytuacja, w której aniołki robią sobie zdjęcia, powiedzmy, tak? Czyli sytuacja, w której nie mamy rzeczywistego działacza, jest opisana tak, jakby była jakaś istota, która jest odpowiedzialna za konkretne działanie. Trzęsienie ziemi może być wyjaśniane na przykład tym, że gdzieś w środku ziemi żyje jakiś ogromny wąż i on śpi na co dzień i on się w tym akurat konkretnym momencie poruszył i stąd bierze się to trzęsienie i teraz trzeba zachować się tak, aby ten wąż mógł się uspokoić, mógł znowu usnąć, no i dał nam, powiedzmy, spokój, uwolnił nas od trzęsienia. Hiperczujność zatem i związane z tym modułem wykrywania agentów może sprawić, że nasza wyobraźnia będzie działała, przypisując intencjonalność okolicznościom, w których tak naprawdę nie ma rzeczywistego, konkretnego działacza. Na przykład jeżeli mówimy właśnie o tych aspektach związanych z siłami przyrody. Może też być jednak tak, że będziemy na co dzień przypisywać działanie agentów okolicznościom, w których ich nie ma, ale ich wystąpienie jest całkiem prawdopodobne. Na przykład właśnie taka okoliczność, w której to idziemy przez ciemny park, trochę jak w tej piosence właśnie, o której Państwu tutaj opowiadam, i nagle w krzakach coś zaszeleści. No i pojawia się pytanie, czy to zignorować, czy też nie. Bywa, że hiperbolizujemy. Wydaje nam się, że ten bodziec jest bardziej istotny, bardziej wyrazisty niż w rzeczywistości ma to miejsce. Znowu, że po to, aby nie zlekceważyć zagrożenia. Mówię teraz to do Państwa. Dzisiaj mamy poniedziałek.
Natomiast dwa dni temu, we wtorek, byłem właśnie na takim spacerze po takich, powiedzmy, terenach polno-leśnych i w pewnym momencie zacząłem słyszeć, że gdzieś tam sobie w oddali jedzie motocykl, taki rodzaj quada. No i on oczywiście wywołał szum. Jak ten motocykl zaczął wywołać szum, to w tym momencie gdzieś w krzakach, które były niedaleko, coś się poruszyło. No i wiecie, poruszenie plus ruch to przyciąga uwagę. Tak patrzę za pewne odległości, u, lis. Potem okazało się, że to jednak nie lis, tylko duża wiewiórka, bo wskoczyło na drzewo i gdzieś tam siedziało. Ale zauważcie Państwo, że znowu umysł zareagował w sposób hiperbolizujący, że skoro już jest, rusza się, jest rude, to pewnie lis. Czyli w pierwszej chwili mamy kategoryzację jako obiekt większy i potencjalnie groźny, albo przynajmniej groźniejszy niż wiewiórka, którą to się w rzeczywistości okazało. Sytuacja, w której właśnie wyobraźnia hiperbolizuje zagrożenie po to, żeby nas odpowiednio do niego przygotować. No, podobna sytuacja właśnie wtedy, kiedy na przykład wydaje nam się, że ktoś za nami idzie, ale nie ma to miejsca. Rzeczy, o których tutaj Państwu opowiadam, bardzo często wykorzystywane są chociażby w kinie grozy, gdzie agent nie jest pokazany wprost, ale jest zasugerowany odbiorcy. Także odbiorca przyglądający się filmowi grozy ma poczucie tej obecności. Kogoś, kto właśnie odpowiadać miałby za to, co się dzieje. Popatrzcie Państwo na taki motyw na przykład skrzypiących drzwi. Drzwi, które się ze skrzypieniem albo otwierają, albo zamykają. Mimo, że na ekranie nie pojawia się żadna postać, być może tej postaci w ogóle nie ma, ale już sam ten ruch sugeruje nam, że ktoś jest za to odpowiedzialny. Bo moduł wykrywania agentów w pierwszej kolejności podpowiada nam, że ten ruch nie wystąpił przypadkowo, ale jest on rezultatem działania jakiejś intencjonalnej istoty. Podobna sytuacja z ruchomymi się huśtawkami, innymi przedmiotami. Taka atmosfera grozy, kiedy gdzieś idziemy, jest często wzbudzana właśnie, na przykład chociażby w ten sposób, że idziemy przez ulicę i nagle patrzymy, a tu po prawej stronie huśtawka się huśta. To, co pojawia się w głowie, to myślenie, a huśtawka jest pusta, ale jeszcze przed chwilą ktoś na niej był i teraz go na niej nie ma. Więc co sprawiło, że ten ktoś zszedł? Aha, pewnie on zauważył nas lub jakieś inne zagrożenie wcześniej i dlatego go już w tym miejscu nie ma. Zmienił swoje położenie, uczynił się niewidocznym. Ale sam ten ruch sugeruje, że coś w tym miejscu albo ktoś przed chwilą było i jego, ten ruch wynika właśnie z pewnej intencjonalności. Coś za nim stoi. Podobny motyw na przykład z gasnącymi światłami. Światło się było zapalone, nagle gaśnie, jakaś świeca, powiedzmy, zostaje zdmuchnięta. Także wprost nie jest pokazany jakiś obiekt, który odpowiada za to działanie, ale istnienie tego obiektu zostaje zasugerowane. Czy znowu wracając do serii filmów o obcym, pojawiły się w nim takie detektory ruchu, jeżeli pomyślimy na przykład o drugiej części, obcy decydujące starcie, gdzie obecność czegoś w rodzaju radaru, na którym były przedstawiane obiekty w pobliżu, sugeruje, że te obiekty faktycznie tam są i na dodatek, że są groźne. Tutaj oczywiście pojawia się też taki fajny motyw sinusoity emocji, że w pewnym momencie na przykład okazuje się, że tym obiektem jest kot, który gdzieś tam ukrywał się, a nie obcy, albo dziewczynka, która ukrywała się przed obcymi, a nie kolejny obcy. Więc taki element, powiedzmy, wzbudzania grozy, po którym następuje rozluźnienie emocji, po to, żeby później znowu grozą uderzyć, też jest często wykorzystywany w horrorze. Tutaj akurat skupiam się jednak na tym module wykrywania agentów, jako czymś, co jest bardzo mocno osadzone w działaniu wyobraźni, bo on nam sugeruje wyobrażanie sobie i całe modelowanie nawet motywacji, zachowania tejże istoty, która jest tym rzekomym agentem, no, w celu zabezpieczania, moglibyśmy powiedzieć, naszego codziennego funkcjonowania. W przypadku modułu wykrywania agentów patrzymy na sytuację, powiedzmy, z pozycji ofiary, ale czy wyobraźnia może też działać w sytuacjach, w których to jesteśmy kimś w rodzaju aktywnego agresora? No, zgodnie z koncepcją ewolucyjnego i adaptacji do morderstwa, tak może być. Otóż jest taka właśnie dziwna, ktoś mógł powiedzieć, teoria psychologii ewolucyjnej Joshua Dantleya i Davida Bassa, która jest określana jako teoria adaptacji do zabójstwa. Zwykle nie mówi się o takich rzeczach na co dzień, natomiast teoria ta mówi wprost, że ludzie mogą zabijać. Generalnie teoria ta wychodzi od takich założeń mówiących, że ludzie mają w życiu różne cele. Różne cele. Zdobycie, powiedzmy, jakichś zasobów, zabezpieczenie się na przyszłość, zdobycie partnera, pozycji społecznej itd., itd. I teraz do tych celów mogą prowadzić bardzo różne środki i uwaga,
Niektóre z tych celów można również realizować za pomocą zabójstwa. To znaczy zabójstwo jest pewną opcją na stole. Jedną z kart, którymi można zagrać po to, żeby jakiś cel w życiu osiągnąć. Oczywiście w zależności od okoliczności popełnianie zabójstwa jest mniej lub bardziej sensowną metodą działania. Joshua Dantley i David Bass postulują wręcz, że w toku ewolucji mogły w naszym umyśle pojawić się mechanizmy związane z zarządzaniem kwestią podejmowania decyzji o zabójstwie. I tutaj kluczową rolę może właśnie odgrywać wyobraźnia. Wyobraźnia, w której na przykład poszczególne czynności związane z zabójstwem są planowane, ale równocześnie planowane są na przykład czynności, które nastąpią później. Czyli na przykład jak ja się będę czuł potem, co się ze mną stanie, czy będę w stanie ukrywać na przykład to, co zrobiłem przed społecznością, za jaki czas społeczność zostanie zaalarmowana niejako, zauważy to, że kogoś w pobliżu brakuje i zacznie dodawać 2 do 2. I generalnie ta koncepcja na przykład mówi o tym, że nasz umysłowy symulator może być wykorzystywany nie tylko do wyobrażania sobie zabójstwa, ale też do, powiedzmy, powstrzymywania się od zabójstwa, może też prowadzić do powstrzymywania się od zabójstwa wtedy, kiedy ten, powiedzmy, wyobrażeniowy bilans jest no, na niekorzyść tejże konkretnej opcji. Bass i Dantley mówią, że takimi okolicznościami, w których zabójstwo jako opcja na stole mogła występować w historii ewolucyjnej naszego gatunku, są na przykład zapobieganie krzywdzie własnej, krzywdzie krewnych, partnerów, sojuszników czy też współplemieńców. Czyli generalnie zabijam po to, żeby ktoś mnie nie zabił albo nie zabił kogoś, kto jest mi bardzo bliski, nie zrobił mu kogoś, czegoś złego komuś bardzo bliskiemu. Taki ruch wyprzedzający, moglibyśmy powiedzieć. Ale autorzy mówią też na przykład o zarządzaniu własnym społecznym wizerunkiem, czy że w pewnych warunkach na przykład zabójstwo może służyć temu, aby pokazać się jako osoba groźna albo taka, którą należy traktować poważnie. Ochrona zasobów przed lub terytorium, schronienia czy też żywności przed konkurencją. Tu mówimy o takiej sytuacji, w której jeżeli stracimy pewne zasoby, to z dużym prawdopodobieństwem za jakiś czas dalej będzie nam się jeszcze gorzej działo, więc w sumie w kontekście tych potencjalnych kosztów w przyszłości podjęcie agresywnej działalności już teraz może być uzasadnione. Koncepcja ta mówi też o takich bardzo smutnych aspektach, jak chociażby eliminowanie pochłaniających zasoby lub kosztownych osobników, którzy nie są spokrewnieni genetycznie, czy też wyeliminowanie z ogólnej puli takich osobników, które ingerują w inwestycje w inne osoby, czyli na przykład osoby, które inwestuje się spore zasoby, natomiast stopa zwrotu tych zasobów, można by powiedzieć, jest niezbyt korzystna. Dantley i Bass idą krok dalej. Mówią, że ponieważ bycie ofiarą zabójstwa niesie bardzo poważne koszty biologiczne, po prostu jesteśmy eliminowani z pewnej puli osobników, nasze geny mają mniejszą szansę na przetrwanie w kolejnych pokoleniach. Ludzie mają też pewne mechanizmy zapobiegawcze, czyli powiedzmy takie kontrmechanizmy związane z tym wyobrażeniowym, powiedzmy, takim rozważaniem zabójstw, czyli chociażby mechanizmy intencjonalnego unikania okoliczności, w których bycie ofiarą jest bardziej prawdopodobne. Chodzi tu autorom o to, że na przykład jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, do czego doprowadzą konkretne nasze kroki i że w takich konkretnych warunkach inne osobniki, inne osoby mogą być bardziej zmotywowane do zadawania nam krzywdy, czy też po prostu do zrobienia nam takiej krzywdy ostatecznej. No i też mechanizmy eliminowania, karania, czy też kontroli osób mogących stawać się sprawcami zabójstw. Chodzi tutaj o sytuacje już takie, w których no właśnie rozumienie motywacji związanych z zabójstwami pozwala też na przykład prowadzić śledztwo detektywistyczne na tej zasadzie, że my rozumiemy, dlaczego ktoś mógł akurat dokonać takiego, a nie innego czynu, a zatem na przykład zawężać grono podejrzanych do grupy tych, którzy mieliby w tym największy interes. Opowiadam Państwu o tym dlatego, bo przekłada się to na nasze codzienne mordercze fantazje, które, jak pokazują badania, wcale nie tak rzadko występują. Na co dzień zresztą używamy takich sformułowań, które na miękko, ale jednak sugerują mordercze fantazje. Mówimy na przykład komuś, najchętniej bym ją albo go udusił, albo udusiła. No chyba cię zastrzelę. No chyba go zabiję. Zabiję cię za to i tak dalej. Te rzeczy nawet niekiedy mówimy z pewnego rodzaju uśmiechem, ale gdzieś tam w naszym repertuarze wypowiedzi się one pojawiają. No pojawia się pytanie również, na ile one są tak bez sensu wypowiadane, a na ile coś za nim może stać. I tutaj mamy takie ciekawe zagadnienie. No, większość z nas nie jest zabójcami, ale
jak się okazuje, wielu z nas snuje czasami mordercze fantazje. W 2015 roku przeprowadzono na przykład takie badanie na 617 osobach będących fińskimi studentami, studentami z Finlandii, gdzie badani byli proszeni o relacjonowanie swoich morderczych fantazji. I okazało się, że wyobrażanie sobie tego rodzaju aktywności wcale nie jest takie rzadkie. Otóż ponad 80% mężczyzn i około 2/3 badanych kobiet zadeklarowało, że faktycznie występowały u nich w życiu tego rodzaju fantazje. Snuli wyobrażenia na temat tego, że zabijają innych ludzi. U większości ludzi te fantazje występują jednak dosyć rzadko i nie są one codziennym zajęciem. Tam naprawdę niewielki odsetek był takich, którzy mówili, że nawet dzisiaj myśleli o tym, żeby kogoś zabić. Większość przyznawała się do tego, że tak po prostu w ich życiu kiedyś zdarzył się taki moment, że faktycznie snuli żywe wyobrażenia na temat tego, że kogoś zabijają. Kogo najczęściej? Badania pokazały na przykład, że mężczyźni najczęściej snują fantazję o zabijaniu kogoś nieznajomego. Czyli troszkę tak, jakby te ich mordercze fantazje były związane z, powiedzmy, testowaniem czegoś w rodzaju zdolności bojowej. Albo przygotowywaniu się na takim abstrakcyjnym poziomie do czegoś w rodzaju konfliktu z innym człowiekiem. Natomiast kobiety częściej deklarowały, że te osoby to członkowie rodziny. A więc być może te mordercze fantazje w przypadku kobiet mają większy ładunek czegoś w rodzaju uwalniania frustracji. Albo jakiegoś tam takiego zmniejszania samokontroli troszkę nad życiem umysłowym w sytuacji, w której rzeczywistość utrudnia na przykład bardziej wprost wyrażanie swojego zdania, swoich potrzeb, bardziej ostrego czy też asertywnego reagowania na zachowania osób z otoczenia. Kiedy pojawiają się tego rodzaju fantazje najczęściej? Badani byli też pytani o to, w jakich kontekstach zaczynali snuć fantazję o tym, że kogoś zabijają. I tutaj zobaczcie Państwo, te motywy są, ktoś by powiedział, całkiem zrozumiałe. Znowu z ewolucyjnego punktu widzenia można by powiedzieć. Zrozumiałe na przykład w tym kontekście, żeby nie prowokować sytuacji, w których takie okoliczności zachodzą. No bo na przykład takim kontekstem była zemsta. Czyli w snucie fantazji morderczych na temat tego, że ktoś wcześniej zrobił nam coś złego i my, albo niekorzystnego dla nas, i my staramy się mu jakoś to odpłacić, to nawet w taki najbardziej radykalny sposób. Obrona własna, też ważny kontekst się tutaj pojawia, że to taka fantazja, że to nie ja aktywnie zaczynam, ale ktoś robi mi krzywdę i ja w obronie własnej posuwam się aż do morderstwa. Kłótnia, czyli taka fantazja na zasadzie, że w sumie to ta kłótnia mogłaby się już skończyć, jakby jedną długą osobę udusiło, powiedzmy, albo zrobiło jakąś krzywdę. Czy bardzo ważny kontekst, zobaczcie Państwo, o którym warto wspomnieć, publiczne upokorzenie. To jest bardzo istotny z ewolucyjnego punktu widzenia kontekst. Jednym z takich podstawowych motywów społecznych ludzi to jest motyw związany z utrzymywaniem pozytywnego wizerunku w oczach innych osób, innych członków naszej grupy. Publiczne upokarzenie jest wyraźnym uderzeniem w jakiś bardzo istotny aspekt w naszym codziennym życiu i jak się okazuje, to generuje też zwiększa prawdopodobieństwo tego, że mordercze fantazje w głowach ludzkich będą się pojawiały. A czym? Najczęściej pojawiały się broń palna, narzędzia tępe i narzędzia ostre. To też jest dość ciekawe, że ludzie nie snują wcale takich finezyjnych fantazji, na przykład rodem z opowiadania Edgara Allana Poe, albo jakichś takich mrocznych kryminałów, że ktoś jest zaciągany do piwnicy, tam powiedzmy najpierw wiązany, potem głodzony, na koniec mu się daje jedzenie po to, żeby go znowu głodzić i tak dalej. Nie. Ludzie mają raczej takie, można powiedzieć, pragmatyczne fantazje mordercze dotyczące tego, aby po prostu skutecznie eliminować zagrożenie. W dzisiejszych fantazjach często pojawia się broń palna, czyli naciskam guziczek i pistolet, powiedzmy, wystrzeliwuje, sprawa jest skończona. I pojawiają się narzędzia ostre, czyli powiedzmy noże, przedmioty codziennego użytku i narzędzia tępe, pałki, młotki, też rzeczy, które mamy generalnie gdzieś dookoła siebie. I to jest, zobaczcie Państwo, z jednej strony ktoś mógł powiedzieć niepokojące, że ludzie tak często snują mordercze fantazje, ale z drugiej strony to jest do pewnego stopnia budujące, że po pierwsze snują je w kontekstach, w których jeżeli rzeczywiście odpowiednio dałoby się zadziałać, to być może te fantazje by się nie pojawiły, jak choćby właśnie to publiczne upokorzenie. A po drugie, nie są wcale sadystyczni w tych swoich fantazjach zwykle.
ci, którym się to po prostu zdarza czasami coś takiego powyobrażać, to nie snują tych fantazji w jakiś taki hiper przesadzony sposób. I co ciekawe, badani byli też pytani o to, jakie uczucia towarzyszą im potem, kiedy już te mordercze fantazje się w ich głowach pojawią. I tu z jednej strony pojawiały się takie rzeczy jak chociażby ulga, czy też gniew, ale pojawiały się również na przykład zaniepokojenie, strach, czy coś w rodzaju wstrętu wobec samego siebie. I to znowu nas odwołuje do tej ewolucyjnej koncepcji Dantleya i Bassa, która zwraca uwagę na to, że ludzie snują wyobraźnię nie tylko na temat tego, co robią innemu człowiekowi, na przykład w kontekście takim morderczym, ale też jakie to być może będzie miało konsekwencje dla nich samych, jak oni się z tym będą czuli. I to wyobrażone, te wyobrażone negatywne emocje, wyobrażone konsekwencje mogą też jakoś kanalizować, torować nasze codzienne zachowanie w stronę na przykład powstrzymywania się od zadawania krzywdy innym osobom. Ciekawa jest też ta kwestia wesołości, która się tutaj pojawia. Ja bym ją zinterpretował właśnie w ten sposób, że humor pojawia się bardzo często w takich sytuacjach, w których doznajemy jakiegoś rodzaju dysonansu poznawczego. Na przykład kiedy słyszymy jakiegoś suchara, w którym mamy zestawione ze sobą jakieś dwa określenia, które wydają się być wstępnie zupełnie niepowiązane, a potem suchar zostaje rozwiązany, znajduje się jakiś tam element wspólny i to daje nam takie poczucie zredukowania właśnie niespójności, generujące wesołość. Myślę sobie, że ten mechanizm może występować też w tej sytuacji, w której jednak ludzie no, konfrontują się z wyobrażeniem tego, z sytuacją, w której wyobrażyliśmy sobie coś, powiedzmy, nieprzyjemnego, paskudnego, a z drugiej strony mamy też zwykle jakiś rodzaj, powiedzmy, pozytywnego mniemania na własny temat, jakichś utrwalonych przekonań na swój temat. Te dwie rzeczy są niespójne i wypadkową tego może być wesołość, o której też się w tych badaniach akurat wspominało. Pan Kleks, o którym Państwu powiedziałem na samym początku, twierdził, że wyobraźnia jest czymś właściwie nieposkromionym, nieograniczonym, nie mającym końca. Wspaniałym narzędziem. Można jednak zadać pytanie o to, czy wyobraźnia ma jakieś granice. Znamy bardzo wiele takich wielkich, epickich dzieł, które wydają się być festiwalem wyobraźni. Chociażby saga o Harrym Potterze. Zresztą to bardzo ciekawe, że ta pierwsza rzecz Harry'ego Pottera, ten plakat kinowy, był reklamowany takim hasłem: podróż poza granice wyobraźni. Czyli jakby on już wprost sugerował, że to, co tam się dzieje, to się wymyka, powiedzmy, takim standardowym mechanizmom działania ludzkiej wyobraźni. No ale mamy też chociażby wielką opowieść Władca Pierścieni, trylogia nakręcona już kilkadziesiąt lat temu, mnóstwo ekranizacji dotyczących tego świata Gwiezdnych Wojen. Obecnie mniejsze bądź większe emocje wzbudzają kolejne sezony serialu Wiedźmin, czy całkiem świeża pozycja, której drugą część ostatnio widzieliśmy w kinach, miała premierę całkiem niedawno, Duna, część druga. W każdym z tych przypadków ktoś przyglądając się tym światom mógłby stwierdzić, że mamy do czynienia z jakimiś bardzo daleko posuniętymi wyobrażeniami. Są jednak i sceptycy, którzy mówią, że to jest trochę iluzja, że wyobraźnia wcale nie jest tak nieograniczona i że jeżeli tylko się troszkę baczniej przyjrzeć, to zauważymy, że za tym fascynującym, powiedzmy, światem wyobrażeń stoją tak naprawdę bardzo zwyczajne okoliczności. Jednym z takich autorów jest Pascal Boyer, który po pierwsze twierdzi, że choć możemy sobie wyobrazić bardzo wiele różnych obiektów i ich fantastycznych właściwości, to ludzie nie kupują większości z nich. I one w ogóle jakby nie wydają się ludziom interesujące i trudno byłoby sobie wyobrazić sytuacje, w których bierzemy na poważnie historie, w których one występują. No przykładowo, możemy wyobrazić sobie trzy takie sformułowania dotyczące jednego i tego samego hipotetycznego bytu, jakim jest Bóg. Bóg posiadający wiele fantastycznych przymiotów. No i tu mamy trzy zdania na jego temat. Bóg widzi nasze czyny. Bóg zajmuje się tylko sprawami ludzi, których imiona zaczynają się na A. Bóg istnieje tylko w niedzielę. Zapewne domyślacie się Państwo, że to pierwsze zdanie występuje w bardzo wielu systemach, w których pojawia się obiekt, o którym tutaj mówimy, obiekt będący Bogiem. Natomiast dwa pozostałe, mimo że są równie hipotetyczne, równie nieweryfikowalne na co dzień, nie występują.
A zatem no, pojawia się pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy niejako w stanie jako ludzie przyjmować dowolne wyobrażenia, czy też istnieją jakieś nasze wewnętrzne kryteria, które sprawiają, że pewne wyobrażenia przyjmujemy łatwiej, a inne są według nas jakieś niedorzeczne, chaotyczne, nieatrakcyjne. Pascal Boyer zwraca uwagę również na to, że większość bytów o cechach boskich, fantastycznych czy magicznych tylko w niewielkim stopniu różni się od tego, co jest nam na co dzień znane. On mówi o tym, że tak naprawdę wyobrażenia polegają na umiarkowanym złamaniu schematu dobrze znanego obiektu. Przykładem może być chociażby latający dywan. Znany chociażby z bajki o Aladynie, takiej disneyowskiej, latający dywan, który tam w tej bajce jeszcze nadal miał taką osobowość, można powiedzieć, bo on się czasem stawiał głównym bohaterom, ratował ich. Natomiast latający dywan właściwie pod każdym innym względem, oprócz tego, że lata, jest zwykłym dywanem. Jeżeli byśmy się na przykład zapytali, czy dywan latający trzeba systematycznie trzepać, no wydaje się, że tak, że on się może zakurzyć. Czy latający dywan trzeba chronić przed tym, żeby nie zagnieściły się w nim jakieś mole albo inne żyjątka, które mogłyby go uszkodzić? No tak. Czy latający dywan mógłby spłonąć? No również. A czy na przykład jest wodoodporny? No to powiedzieliśmy, no, tak jak każdy dywan, no może się zmoczyć, potem trzeba byłoby go suszyć. Innymi słowy, według Pascala Boye, latający dywan to jest po prostu zwykły dywan, do którego jest dołożony jakiś jeden element, powiedzmy, latanie. Podobnie z powiedzmy Pegazem, tak? Pegaz, czyli koń ze skrzydłami. Wow, fantastyczny. No, gdzieś tam widzimy takiego Pegaza, leci na nim jakiś heros, powiedzmy, z opowiadania jakiejś fantazy, być może osadzonego w jakimś greckim kontekście. No ale czym Pegaz różni się od zwykłego konia, oprócz tego, że lata? Gdybyśmy na przykład zapytali, czy Pegaz ma wątrobę, tak jak zwykły koń? No zapewne ma. Czy Pegaz odżywia się trawą, ziarnem, tak jak zwykły koń? No pewnie również jest tym żywiony. Czy Pegas bałby się drapieżników, jak chociażby wilki? No jeżeli konie się boją, to Pegas by się też bał. To jest według Pascala Boyego rodzaj sztuczki polegający na tym, że to, co fantastyczne, jest fantastyczne tylko w bardzo umiarkowanym zakresie. Natomiast pozostałym zachowuje się dokładnie tak samo jak obiekty, które na co dzień znamy. Boyer dodaje również coś takiego, że wiele obiektów, które się pojawiają jako fantastyczne, w rzeczywistości jest wariacjami na temat trzech jakby grup cech. Po pierwsze cech obiektu ożywionego, po drugie cech zwierzęcia i po trzecie cech człowieka. Przykładowo, dochodzi tutaj do czegoś w rodzaju takiego festiwalu wzmocnień albo wyłączeń konkretnego zestawu cech. Na przykład, jeżeli sobie pomyślimy o tym, co znamy jako zombie, z powiedzmy jakichś takich obrazów obecnych typu Walking Dead albo filmów w stylu World War Z, Pascal Boyer powiedziałby, że właściwie takie zombie to jest schemat człowieka, z którego został wyłączony element intencjonalności, czyli ten, który jest akurat zawarty gdzieś w tym zestawie cech, które określamy jako cechy człowieka. Zombie się porusza, zombie jest głodne, zombie reaguje na bodźce z otoczenia, natomiast nie da się za bardzo z nim dogadać, nie da się go przekonać do zmiany zachowania, wykazuje jakiś rodzaj takiego, powiedzmy, takiej inercji w swoim zachowaniu, na przykład skierowany, działa coś w rodzaju takiego zachowania stadnego zamiast indywidualne, którego moglibyśmy oczekiwać od człowieka posiadającego pełnię cech człowieka. Duchy. Według Pascala Boyer duchy to są właściwie schematy człowieka, które z kolei są pozbawione tych takich najbardziej typowych cech obiektu ożywionego oraz cech zwierzęcia. No bo na przykład duch się nie musi odżywiać. Czyli nie ma cech obiektu ożywionego. Duch nie przechodzi jakiegoś rodzaju cyklu, że powiedzmy się starzeje, rozmnaża, a zatem nie ma właściwie takich typowych cech zwierzęcia. Ale na przykład duch posiada pamięć, bo się przywiązuje do jakiegoś konkretnego miejsca i w tym konkretnym miejscu straszy. Albo duch może mieć konkretne motywacje. Pewnej osobie może pomagać, innej może przeszkadzać.
Może na przykład być tak, że chce nas nakłonić do wykonania jakichś konkretnych rzeczy. A zatem można powiedzieć, że duch ma bardzo mocno widoczny element intencjonalności, natomiast jest obcięty niejako z elementów obiektu ożywionego oraz cech zwierzęcia. Więc te dwa mechanizmy, mechanizm wybiórczego dodawania elementu niewystępującego do konkretnych obiektów, na przykład skrzydeł do Pegaza, oraz mechanizm obcinania cech typowo występujących u obiektów, leżą u podstaw generowania bardzo wielkiego spektrum bytów fantastycznych, z którymi spotykamy się w różnego rodzaju, powiedzmy, bajkach, mitach, legendach, grach i tak dalej. Rzeczą, na którą chciałbym też Państwa uwagę zwrócić w kontekście granic wyobraźni, jest takie nawiązanie do słynnego, poruszającego wyobraźnię opowiadania Jorge Luisa Borgesa, opowiadania pod tytułem Biblioteka Babel. To jest bardzo ciekawe opowiadanie, które też polecam Państwu poszukać, być może nawet w jakimś takim wolnym dostępie w internecie je znajdziecie. Generalnie opowiadanie Biblioteka Babel opowiada o pewnej abstrakcyjnej strukturze architektonicznej, która ma kształt takich właśnie pomieszczeń na planie sześciokąta zbudowanych, na których znajdują się półki z książkami. Każda z tych książek ma standardowy format. Każda z tych książek ma standardową liczbę znaków zapisaną w środku. I teraz cały myk polega na tym, że w tej bibliotece możemy znaleźć wszelkie możliwe układy liter, kropek, spacji, przecinków, powiedzmy. Jakoś tak to jest tam opisane. A zatem tak naprawdę te znaki, to znaczy litery, spacja i kropka, ułożone w każdej możliwej kombinacji w tejże bibliotece się znajdują. Większość tego, co znajduje się w bibliotece Babel, to nonsensowne zbitki. Po prostu samogłoski, spółgłoski lecące chaotycznie koło siebie. Jeżeli Państwa to bardzo zainteresuje, to w internecie możecie znaleźć nawet taki, powiedzmy, artystyczny projekt pod tytułem Biblioteka Babel, gdzie istnieją wygenerowane tysiące tomów, można sobie otworzyć dowolny z nich i oglądać na przykład te kartki, na których znajdują się chaotyczne zbiory znaków, ale ponieważ one są chaotycznymi zbiorami znaków, to znajdują się w nich i takie, które dają się odczytać w konkretnym języku. Czyli na przykład, ponieważ tam mamy wszystkie możliwe układy, mamy też to, co jest zapisane tutaj w cytacie właśnie z opowiadania. Biblioteka jest totalna i jej szafy rejestrują wszystkie możliwe kombinacje 20 kilku symboli graficznych. Ich liczba, choć niezwykle wysoka, nie jest nieskończona. Czyli wszystko to, co można wyrazić we wszystkich językach, wszystko, drobiazkową historię przyszłości, autobiografię archaniołów, wierny katalog biblioteki, tej właśnie, całe tysiące fałszywych katalogów, wykazanie fałszywości tych katalogów, wykazanie fałszywości katalogu prawdziwego, gnostyczną Ewangelię Bazylidesa, komentarz do tej Ewangelii, komentarz do komentarza do tej Ewangelii, prawdziwą relację z Twojej śmierci, a mówiąc Twojej śmierci mam tu na myśli każdego z nas, skoro znajduje się tam każdy układ znaków, to znajduje się tam i taki, który na przykład opowiada, że powiedzmy Łukasz Jach w wieku takim a takim umarł w taki a taki sposób. Jest to dokładny i wierny opis wygenerowany właśnie poprzez z chaosu układu wszystkich możliwych kombinacji, przekłady wszystkich książek na wszystkie języki, interpolacje z każdej książki we wszystkich językach, wszystkich książkach i tak dalej, i tak dalej. Ta idea, no trzeba przyznać, do mojej na pewno przemawia do wyobraźni. Idea struktury, w której mamy zgromadzone, oprócz ton bełkotu, wszelkie sensowne dzieła na wszelki możliwy temat i to na dodatek jeszcze we wszystkich językach. Zresztą u Borgesa ten motyw pewnej struktury, która jest szczególnym przykładem na przykład jakiejś... To idzie w internet, niech idzie. Taki schemat struktury, która zawiera sobie wszelkie możliwe kombinacje, pojawia się w bardzo wielu dziełach. I znalazłem też taki opis zaczerpnięty właśnie od Borgesa, który mówi, że właściwie wszelkie możliwe dzieła, które wystąpiły w historii ludzkiej, powiedzmy, kultury, daje się sprowadzić do czterech podstawowych wątków. I tutaj wymienia się takie wątki jak oblężone miasto, długi powrót, złożone w ofierze bóstwo oraz długie poszukiwania. I teraz ja tak przyglądając się temu, o co chodziło Borgesowi, zastanowiłem się, czy rzeczywiście by się dało to podpiąć pod znane nam popkulturowe dzieła, chociażby Dżuma.
Alberta Camus jakkolwiek opowiada o chorobie, która toczy pewne miasto, jest właściwie schematem oblężonego miasta. Miasto, z którego nie można się wydostać. Miasto, które musi się sobie radzić własnymi środkami. Hrabia Monte Cristo jest opowieścią o długim powrocie. Człowiek, który wraca z więzienia, przyjmuje inną tożsamość przez wiele lat, pracuje na to, aby niejako odnaleźć siebie, ulokować na nowo w pewnym systemie, chociaż on tam na koniec tak ucieka i jednak nie za bardzo chce mieć z tym systemem coś wspólnego. Czy choćby podróże Odyseusza z Odysei. To są przykłady takich dzieł, w których mamy do czynienia właśnie z długim powrotem, jako pewnym ogólnym schematem. Złożone w ofierze bóstwo. Znamy to z jakiegoś kontekstu religijnego, chociażby katolickiego, ale przecież Duna, której ekranizację mieliśmy niedawno w kinie, też jest opowieścią właściwie o złożonym w ofierze bóstwie. Ten chłopak, Paul Muad'Dib, który na planecie zostaje, musi się ratować, przechodzi swego rodzaju przemianę, musi wypić wodę życia po to, żeby mu się tam jakieś trzecie oko otworzyło i w tym momencie dochodzi do jego przekształcenia w przewodnika Fremenów. To jest opowieść o złożonym w ofierze bóstwie. Czy długie poszukiwania? Też o takim wątku mówi Borges. Saga o Wiedźminie, wspominana już tutaj, jest właściwie motywem długich poszukiwań rozpisanych na wiele, wiele tomów. Oczywiście moglibyśmy się zastanawiać, czy dałoby się stworzyć więcej takich, czy też wyodrębnić więcej niż 4 podstawowe motywy i czy generalnie takie, powiedzmy, stochastyczne generowanie dzieł wpisujących się w jakiś konkretny zestaw schematów w ogóle jest możliwe. I tu chciałbym Państwu zaproponować pewną grę, do której przyniosłem rekwizyt dzisiaj, kostkę sześciościenną. Chcę Państwu zaproponować taką grę pod tytułem Wygenerujmy opowieść, rzucając 6 razy tą kostką. Pewnie znacie Państwo taką grę Story Cubes. Kojarzycie Państwo? Taka gra, która polega na tym, że bawimy się kostkami, na których ścianach są różne rysunki, rzucamy sobie tymi kostkami i to, co tam wypada na tych poszczególnych ściankach, staje się podstawą stworzenia jakiejś opowieści. Ja sobie wymyśliłem coś takiego jak Story Cube z kostką, jedną kostką sześciościenną, które pozwalają wygenerować bardzo, bardzo wiele opowieści albo być może odnaleźć znane nam opowieści w tych konkretnych schematach. I przygotowałem jakiś czas temu taką planszę, na której mamy możliwość wygenerowania miejsca i czasu naszej opowieści, pochodzenia bohaterów, którzy w tej opowieści się znajdą, wątku głównego i wątku pobocznego oraz włączenia sprzymierzeńca lub wroga, tu już się zastanowimy, w losy bohatera, który się w tej opowieści pojawia. No to spróbujmy stworzyć taką opowieść, rzucając 6 razy tą kostką. Wyszła mi 5. Wyszła mi 5, a zatem miejsce to będzie miejsce odizolowane. Możemy pomyśleć o jakimś odizolowanym miejscu, w którym nasza opowieść będzie się toczyła. Teraz rzucam drugi raz. Znowu 5. Czas, a zatem miejsce odizolowane w XX lub XXI wieku. To jest okoliczność, w jakiej nasza opowieść się będzie toczyła. Rzucam po raz 3. Wiecie Państwo, znowu wypadła 5. Nie wiem, czy ta kostka jest źle wyważona, czy coś, ale tak, 5. A zatem nasza postać będzie miała pochodzenie specjalne. O co tutaj chodzi? Na przykład Superman, tak? To jest postać z pochodzeniem specjalnym, kosmita. Powiedzmy, to jest ktoś, tak, albo Tarzan. Postać z pochodzeniem specjalnym. To człowiek, ale wychowany przez małpy. No więc mamy miejsce odizolowane w XX, XXI wieku. Postać, która się pojawi, to postać o pochodzeniu specjalnym. Rzucam po raz 4. 1. Wątek główny to konflikt, a zatem w tej opowieści nasz bohater wejdzie w jakiegoś rodzaju konflikt z kimś. No właśnie, to musimy wymyślić z kim. Do tego jeszcze dojdzie jakiś wątek poboczny. Znowu 5 tym razem. A zatem rewolucyjna zmiana. Czyli konflikt na tle rewolucyjnej zmiany, można powiedzieć. Jakiejś wielkiej przemiany. No i ostatni rzut, w którym wygenerujemy sobie sprzymierzeńca lub wroga, jakąś ważną postać, która w tej opowieści mogłaby się pojawić. 6. Mam 6. Ktoś tajemniczy. Ktoś nie wiadomo skąd. No i zauważcie Państwo, że dokonując te 6 rzutów kostką,
Właściwie możemy już mieć taki rozpęd dla naszej wyobraźni. Miejsce odizolowane, XX, XXI wiek. Macie Państwo pomysł, co by to mogło być za miejsce odizolowane? Jako taki punkt wyjścia dla naszej opowieści? Bieszczady, okej, faktycznie, jakieś miejsce w daleko, daleko w górach. Okej, mamy Bieszczady, XX, XXI wiek, czyli czasy współczesne. Jakie pochodzenie specjalne miałby ten nasz bohater? Kto to byłby? Na czym polegałaby ta specjalność jego pochodzenia? Ja widzę, że Jacku, ty masz już pomysł, co to może być? Masz, tylko nie chcesz powiedzieć. No tak, tak, te myśli idą w różnych kierunkach. No cóż to może być? Pochodzenie specjalne naszego bohatera żyjącego w Bieszczadach. Proszę? Elf. Okej, tak, może być. To już idzie w całkiem ciekawym kierunku, że jakiś powiedzmy ostatni elf, który przeżył jeszcze w naszym świecie, z którego już magia zupełnie zniknęła, ale on gdzieś tam jeszcze w tych Bieszczadach XX, XXI wieku sobie funkcjonuje. Wątek główny to konflikt. To na czym mógłby polegać ten konflikt naszego elfa w XXI wieku? Z kim ten konflikt? Może na przykład z lasami państwowymi. Tak, w Bieszczady w XXI wieku lasy państwowe chcą prowadzić wyręb i on tam ma tę swoją samotnie elficką, być może jakieś jedno drzewo, którego musi pilnować, zupełnie nam nieznane, magiczne, ukryte i on boi się, że do tego tam dojdzie. No i mamy rewolucyjną zmianę. Na czym ta rewolucyjna zmiana w tej opowieści może polegać? Patrzcie Państwo, zmiana władzy w Polsce. Wcześniej było, że lasy państwowe uwikłane w jakąś konkretną władzę, tam kręcenie lodów, takie sprawy związane z finansami. I teraz możemy sobie więc wyobrazić taką sytuację, że ten elf, żeby chronić tego pojedynczego drzewa, wychodzi z tych Bieszczad i na przykład stwierdza, że on weźmie udział w wyborach samorządowych i musi sobie stworzyć własną tożsamość zupełnie na nowo po to, aby móc w tych wyborach wystąpić, być może zadziałać jako rodzaj takiego działacza społecznego. Pewien wątek komiczny tu by mógł się pojawiać, na przykład związany z tym, że on wchodzi w, no stara się na przykład słuchać potrzeb ludności, która gdzieś tam w pobliżu mieszka, ale z drugiej strony nie do końca rozumie tę ludność, gdyż jest elfem, a nie człowiekiem. No i teraz mamy do tego jeszcze sprzymierzeńca, lub wroga, ktoś tajemniczy. To któż to mógłby być w tej opowieści? Taki, wiecie, że na początku nawet sam ten elf nie wie, kto to jest, że na przykład mu albo przeszkadza, albo mu pomaga. Lokalny o, świetny pomysł. Tak, mamy Bieszczady słyną z takiego mitu o ludziach, którzy tam gdzieś zaszyli się w głuszy i oni też już są, powiedzmy, poza gatunkiem, można by powiedzieć. Rzeczywiście, świetny pomysł, że takim, powiedzmy, pomostem. O, świetny pomysł. Elf jest zupełnie nie człowiekiem. Więc żeby dotrzeć do świata ludzi, on znajduje taki pomost w postaci człowieka, który jest już tylko wybiórczo osadzony w tej kulturze. Z tego też można byłoby świetne wątki jakby wysnuć. I zobaczcie Państwo, my właściwie na poczekaniu, rzucając 6 razy tą kostką, stworzyliśmy pewien szkielet całkiem interesującej opowieści. Ale jest jeden problem i mam takie wrażenie, że ten problem się jakoś pięknie nam tutaj pokaże. Otóż taka opowieść już istnieje. Całkiem niedawno, chyba na Netflixie zaczął być publikowany taki serial o kosmicie, który przebiera się za lekarza i stara się wtopić w lokalną społeczność. Wątki komiczne w tej historii również się pojawiają właśnie z tym, że on stara się jakby nauczyć funkcjonować w ciele człowieka, mniej lub bardziej sensownie mu to wychodzi. Przyznam, że oglądałem trailer, nie oglądałem serialu, więc nie jestem w tym biegły. Ale to, o co mi tutaj chodzi, to jest właśnie to, jak trudno jest stworzyć opowieść, której nikt wcześniej nie stworzył. My rzuciliśmy 6 razy kostką po to, żeby wygenerować jakąś strukturę i się okazuje, że ta struktura już w jakiś sposób funkcjonuje, a my co najwyżej możemy ją ewentualnie jakoś zmieniać, modyfikować, ale gdzieś tam ona i tak u swoich podstaw będzie podobna do tego, co już gdzieś tam istnieje. I tutaj też właśnie wraca ten temat granic wyobraźni i tego, na ile historie mogą być jeszcze
wytwarzane w historii ludzkości, zwłaszcza jeżeli myślimy o tym, że pod tą ich strukturą powierzchniową istnieje ta struktura głęboka, czyli że to nie ma znaczenia, czy historia jest w Bieszczadach, czy na Alasce, to jest historia, która właściwie ma bardzo podobne wątki, podobny schemat. Na koniec, już na tym ostatnim właściwie slajdzie, chciałbym zwrócić uwagę na to, że o ile nam wyobraźnia wydaje się większości z nas przynajmniej czymś, z czego korzystamy na co dzień i w czym całkiem nieźle umiemy się posługiwać, to nie zawsze tak jest. Otóż są ludzie, którzy wiele lat potrafią przeżyć w poczuciu takim, że im się całkiem nieźle żyje, nie mają w życiu większych problemów, a potem okazuje się, że oni nie korzystają z wyobraźni, a już na pewno z tej rozumianej na sposób obrazowy. Ostatnio w psychologii taką, powiedzmy, furorę, zainteresowanie duże, wzbudza pojęcie tak zwanej afantazji, czyli nieumiejętności do generowania wyobrażeń umysłowych. Skąd się to wzięło? Otóż to jest bardzo ciekawa historia, wręcz można by powiedzieć, że lekko kryminalna, czy też sensacyjna. Otóż w 2010 roku Adam Zeman i jego zespół opisali w literaturze medycznej przypadek pacjenta określonego jako MX, który po przebytym zabiegu kardiologicznym utracił umiejętność tworzenia umysłowych obrazów obiektów. I on jakby to zadeklarował. On powiedział, że wcześniej, zanim miał operację, to on potrafił sobie wyobrażać różne rzeczy, tak jak tutaj rozmawialiśmy na przykład wcześniej o psach, choćby, ale po operacji odkrył, że on już tego nie umie, że to już nie działa. Jego świat umysłowy nie posiada już dostępu do tego rodzaju umiejętności. Ten pacjent, choć przestał doświadczać obrazów widzianych okiem umysłu, nadal umiał odpowiadać na pytania w stylu, co jest bardziej zielone, trawa czy sosna, a zatem to, że nie umiał generować tych wyobrażeń umysłowych, nie przekładało się na to, że on nie umiał radzić sobie efektywnie z różnymi problemami wymagającymi używania, wydawałoby się, na co dzień wyobraźni obrazowej, co jest, zauważcie Państwo, jakimś głosem za stanowiskiem, czy to Paivio, który mówi o istnieniu logogenów, czyli tych wyobrażeń, które mają podstawę słowną, a nie obrazową, czy też jakimś głosem za koncepcją Pyliszyna, który twierdzi, że tak naprawdę za wyobraźnią jest jakaś kompetencja bardziej abstrakcyjna i to, że on przestał umieć doświadczać o wyobrażeń obrazowych, to nie znaczy, że gdzieś na tym bardziej abstrakcyjnym poziomie ta wyobraźnia dalej by nie działała. Ciekawe jest jednak na przykład to, że pacjent MX potrafił również trafnie rozwiązywać takie zadania wymagające obrócenia kształtu figur geometrycznych w celu porównania tego, czy są takie same, czy też nie. Tutaj macie Państwo dwa takie czworokąty. One są identyczne, natomiast jeden z nich jest po prostu zrotowanym czworokątem tym samym. Nie? To są dwa takie same, tylko z czego jeden jest po prostu obrócony o gdzieś tam stopni. I teraz badania takie właśnie w nurcie wyobraźni obrazowej pokazują, że ludzie na takie pytania, czy te czworokąty, powiedzmy, czy tam figury geometryczne są takie same, czy też inne, odpowiadają w czasie, który jest zależny od tego kąta rotacji. Czyli jeżeli to działanie jest tylko takie lekko, że trzeba sobie tak lekko coś obrócić w wyobraźni, to ludzie szybciej udzielają odpowiedzi niż wtedy, kiedy trzeba faktycznie obrócić coś, powiedzmy, o 120 stopni. A okazuje się, że u pacjenta MX to zniknęło. On dalej potrafił określać, czy kształty są takiego samego kształtu, czy też inne, czy te czworokąty, tam obiekty, powiedzmy, byłyby takiego samego kształtu, czy też inne, ale zniknęła ta zależność pomiędzy kątem rotacji a czasem udzielania odpowiedzi. Czyli to tak, jakby po wyłączeniu tej funkcji obrazowej wyobraźni umysł dalej sobie radził z zadaniem, ale nie bawiąc się w te obroty. I to znowu byłby jakiegoś rodzaju argument za Pyliszynem, który mówił, że to wszystko się dzieje na poziomie abstrakcyjnym, a my po prostu niejako hipostazując te wyobrażenia, bawimy się w to, że jak ktoś jest dalej, to musimy dłużej odpowiadać i to się dzieje na zasadzie właśnie nieuświadomionym, związanym z wiedzą ukrytą. Kiedy Zeman opisał przypadek MX-a i te fenomeny związane z brakiem umiejętności tworzenia wyobrażeń obrazowych, to rozwiązał się worek z ludźmi, którzy zaczęli mówić, że oni tak mają. Przykładowo jeden z twórców przeglądarki internetowej Mozilla Firefox opublikował takie długie wyznanie, można by powiedzieć, gdzie on też odpowiadał na pytania ludzi, ponieważ on się przyznał, że on tak właśnie ma. I on całe życie myślał, że kiedy na przykład ktoś mu mówi, żeby sobie coś zwizualizował w głowie, albo wyobraził sobie, że, albo spójrz na to właśnie okiem umysłu, to że ludzie metaforyzują. I on myślał, że tak jak on ma, czyli że nie wytwarza wyobrażeń umysłowych, to w sumie nikt nie wyobraża, tylko tak się po prostu mówi.
Dla niego zaskoczeniem było to, że nie, że jednak ludzie na co dzień działają tak, jakby te wyobrażenia miały charakter obrazowy, a on akurat nie posiada tej konkretnej umiejętności. Czy to pociąga za sobą jakieś dalsze, no można powiedzieć, zjawiska, takie badane psychologicznie? Tak, istnieje całkiem sporo takich badań, które na przykład pokazują, że osoby z afantazją proszone o to, aby uprzednio na przykład wyobrazić sobie jakiś bodziec, nie mają skróconego czasu reakcji w sytuacji, kiedy ten bodziec rzeczywiście pojawi się na ekranie. W psychologii poznawczej mamy takie zjawisko polegające na pewnym utorowaniu oczekiwań. Człowiek, który wyobraża sobie na przykład, że za chwilę coś na ekranie się pojawi, w momencie, kiedy to coś się pojawia, reaguje szybciej niż w sytuacji, gdyby nie miał tego wcześniejszego komunikatu. Czyli tak by jest wstępnie przygotowany, że coś takiego się pojawi, tak by sobie już wcześniej generował, powiedzmy, ten obraz umysłowy. Badani z afantazją wykazują w tym przypadku no, brak takiego, powiedzmy, wstępnego przygotowania. Ale ciekawe badania zostały opublikowane przez badaczy z Australii, bo, ponieważ były to badania dotyczące reakcji skórno-galwanicznej, czyli takiej reakcji, która się pojawia w sytuacji doświadczania pobudzenia, na przykład związanego z emocją strachu. Otóż grupa osób z afantazją okazała się wykazywać osłabioną reakcję skórno-galwaniczną podczas czytania wzbudzającej strach historyjki w porównaniu z grupą kontrolną. Ta historyjka pod tytułem Atak rekina. Na ekranie stopniowo pojawiały się teksty przedstawiające krok po kroku sytuację kąpania się w dużym akwenie wodnym, aż do momentu, w którym zbliża się rekin, ten rekin atakuje. Okazuje się, że osoby, które nie wykazywały afantazji, miały w tym przypadku bardziej wyraźną reakcję skórno-galwaniczną, czyli związaną z tym, że ich skóra potnieje, zmniejsza się oporność tejże skóry, prąd płynie szybciej po takiej właśnie skórze. Oczywiście mówimy tutaj o takiej aparaturze pomiarowej, która jest bezpieczna i nie razi ludzi prądem. Natomiast osoby z afantazją nie. U nich takie czytanie historyjek nie wiązało się z, no powiedzmy, wzmocnieniem reakcji skórno-galwanicznej. Natomiast w sytuacji oglądania rzeczywistych obrazków, rzeczy, które wzbudzają grozę, obie grupy były do siebie bardzo podobne. To znaczy ludzie, obcując z takimi bodźcami wzbudzającymi strach, wykazują również no, wzmocnienie tej reakcji skórno-galwanicznej. To nas nie zaskakuje. Natomiast kiedy ta umiejętność obrazu, wygenerowania obrazu mentalnego jest osłabiona, to i reakcja skórno-galwaniczna nie wykazuje jakiegoś wzmocnienia w takim przypadku. Jak się te rzeczy bada? No jednym ze sposobów badania, takim pozwalającym wstępnie mniej więcej oszacować, powiedzmy, czy jesteśmy gdzieś przechyleni w stronę afantazji, czy wręcz przeciwnie, w stronę czegoś, co też niedawno pojawiło się takie określenie hiperfantazja, czyli umiejętność z kolei do generowania bardzo żywych wyobrażeń. Mamy tutaj taki kwestionariusz VVIQ, który gdzieś tam w internecie możecie Państwo znaleźć, spróbować sobie wypełnić. Mamy bezpłatną nawet jego taką wersję chyba w języku angielskim. Być może znajdziecie też jakieś takie tłumaczenia na język polski. Generalnie chodzi tutaj o wykrywanie właśnie stopnia budowania złożonych wyobrażeń w wyobraźni właśnie. No i gdzieś tutaj z Wikipedii znalazłem taki schemat tego, o co mniej więcej tutaj chodzi w tym rozróżnieniu, że to samo jabłko, powiedzmy, może być wyobrażone w sposób bardzo szczegółowy, albo w sposób po prostu konturowy, aż do zupełnego braku wyobrażenia obrazowego, który właśnie byłby typowy dla sytuacji afantazji. Drodzy Państwo, dziękuję Państwu za przybycie, dziękuję za uwagę. To wszystko z mojej strony. Gdzieś tu na koniec pozwalam sobie na pewnego rodzaju prywatę, jeżeli zainteresowały Państwa aspekty związane z działaniem wyobraźni, motywacjami związanymi z jej wykorzystywaniem chociażby, czy mechanizmami, no to polecam, być może sięgniecie Państwo do mojej książki pod tytułem Wyobraź to sobie, psychologiczna opowieść o bujaniu w obłokach. Natomiast osobiście bardzo polecam Państwu właśnie opowiadania Jorge Luisa Borgesa, na przykład te zawarte w tomach Fikcje czy Alef. To są takie opowieści, które do wyobraźni przemawiają bardzo, bardzo mocno, no i w jakimś sensie zmieniają życie, bo myślę sobie, że taka biblioteka Babel, kiedy po raz pierwszy nie usłyszy, to od tej chwili właściwie życie jest już czymś nieco innym. Serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Jest parę osób. Może są jakieś pytania jeszcze tutaj do prelegenta, bo mamy jeszcze tą chwilę. Było dużo różnych rzeczy, więc może coś się pojawiło, jakieś nawiązania do tego, co zostało powiedziane. Nie. Nie ma. No dobrze. Weź ty zadać.
pytań. Dobra, to ja zapytam tak. Czy coś z tego badasz ty? Wiesz, tak, seminaria magisterskie prowadzimy w związku z wyobraźnią na bardzo, bardzo różnych polach. Na przykład jedna z moich magistrantek obecnie bada takie różnice w spostrzeganiu świata przez osoby, które na co dzień grają w gry RPG, czyli powiedzmy mają takie bardzo mocne wejście w świat fantastycznego życia umysłowego, i osoby, które należą do, powiedzmy, populacji ogólnej, nie grającej w gry RPG. Ją na przykład interesują takie aspekty, jak choćby poziom imersji w tej grze, czyli czy ktoś na przykład w czasie gry wypowiada się zupełnie